O! Babcia poszła dzisiaj szybciej spać. Wracając do tematu pierogów, to jeżeli chcecie uargumentować odmowę zjedzenia kolejnej porcji, to na tą panią nie działają żadne argumenty związane z dietą. Macie zjeść i koniec! Ostatnim razem, gdy zaprowadziła mnie na podwórku, to po powrocie okazało się, że jestem lżejszy o jakieś 4 kg. Bo właśnie tyle średnio waży głowa dorosłego człowieka. Powodem 8 razy jestem Dizzy Sobskiem z kolejny ocieczek z Granny. Na sam początek serdecznie wam dziękuję za wszelkie rady, jakie zostawiliście mi pod ostatnim filmem. Z pewnością się przydadzą i zauważyłem, że dobiliście do 15 tysięcy łap w górę, więc tryb ekstremalny pojawi się już w kolejnym odcinku. I tak przed tymi torturami fajnie byłoby to przejść w jakimkolwiek trybie. I oczywiście dalej lecimy w trybie normalnym, gdyż ostatnim razem niestety babcia nas ścięła. I mam nadzieję, że tym razem się jej nie uda tego zrobić i będziemy mogli bezpiecznie uciec z jej domu. I przy okazji pojawiła się taka gra, która jest klonem Granny, nazywa się Grand. Jeżeli chcielibyście to zobaczyć na moim kanale, to możecie strzelić serdeczną łapeczkę w górę i zasubskrybować kanał, jeżeli nie chcecie tego przegapić. Serdecznie polecam, dobijamy 2 miliony subskrypcji za parę lat. Koniec żebrania, gdyż babcia tego naprawdę nie lubi. Teraz sprawdźmy, czy tu się coś zmieniło, raczej nie. I co do zmian, to pisaliście mi w komentarzach pod poprzednim filmem, że miałem sporego farta, że zacząłem teraz to nagrywać, gdyż akurat kiedy zginąłem, to zginąłem i pokazał się nowy ending. W ogóle gdzie jest babulka? Chyba jej tutaj nie ma. Skoro są pozamykane drzwi, to pewnie jest gdzieś daleko od nas. Wszystkie drzwi postaram się pootwierać, tak żeby nam później babulka nie uciekła. I ten dźwięk jest takim sygnałem dla niej, by wiedziała, gdzie jesteśmy. Tak jak prawdopodobnie było w feudalnej Japonii, że mieli specjalne podłogi, które skrzypiały i mogły alarmować domowników, że wdarł się do nich intruz. I ten mały misiek, podniosę go później, gdyż teraz tego nie mogę zrobić. Powiedzieliście mi, że to jest rzecz, która włączy jakiegoś easter egga, jeżeli go zaniesiemy do kołyski. I z chęcią to zrobię, tylko na początek babcia musi stąd zniknąć. To jest wyścig z czasem, bo jest tak gorąco, że ja się tutaj zaraz stopię. Fajnie byłoby to przejść w pierwszy dzień. Pierwsza próba, bateryjka jest tutaj. Wiecie co, no fajnie byłoby ją od razu zabrać. Tylko na początek otworzyłbym sobie wszystkie możliwe przejścia, bo ona jak tutaj przyjdzie, to nie będzie zbyt zadowolona, że jej grzebie wszędzie. Po szafkach. Halo, halo! Teraz dzięki wam wiem, że nie warto zbierać tych skrawków zdjęcia, gdyż to tylko nam dodaje bonusowy dzień. A my tego bonusowego dnia w trybie ekstremalnym mieć nie będziemy, to już czytaliśmy ostatnio. To sobie zaniesiemy właśnie na dwór, bo to z tego co pamiętam było w tym domku do zebrania i potrzebujemy jeszcze jednej podobnej zębatki. O! Jak miło, mamy obydwie zębatki już na sam początek. Więc wiecie co, ja bym sobie to tam rzucił. Pyk! Niektóre zbindowane przyciski reagują bardzo powoli. Wyszła już? Chyba nie wyszła jeszcze. Zostawimy to sobie tam. I mam nadzieję, że ona tam teraz pójdzie, a my będziemy mieli więcej czasu na zabawy w podziemiach, bo jeszcze ich dokładnie nie przeszukałem. Fajnie byłoby na początek zajść śrubokręt, bo wtedy moglibyśmy otworzyć skrzynkę na górze, na zewnątrz. Tę skrzynkę przy schodach, i nie wiem, czy jest jeszcze jakaś, to jest do zweryfikowania. Niestety w ostatnim razem nie byliśmy nawet blisko tego, by przejść Granny. Nie widziałem nawet jeszcze klucza do sejfu, ale tu coś jest. Nie, nic tutaj nie ma. Tu nic nie ma. I tu nic nie ma, więc myślę, że możemy spokojnie stąd na chwilkę odejść. Tylko nie podoba mi się to, że taki hałas wywołałem. Najważniejsze to odnaleźć wszystko, co trzeba. Kombinerki na przykład. O, i akurat są tutaj. Nie wiem, jaki cudem nie zauważyłem. Musiałem się na tej bateryjce skupić. I ona idzie chyba na drzwi, jak pamiętam. Bo wtedy sobie zrobiłem ten mały rekonesans i popatrzyłem, czego tam nie potrzebujemy. I kombinerkami bawimy się tu i tam. A że ona jest tam, coś można byłoby tam zrzucić, ale ona jest teraz sprytna, bo muszę sprawdzić, czy ona teraz przyjdzie tutaj. Chyba. Wiecie co, po prostu to zróbmy. I ona tu teraz chyba przyjdzie. Często jest tak, że kiedy nagram jakiś film, to od razu w polecanych mam milion innych filmów z podobnej kategorii. I tak się składa, że widziałem tak kątem oka tytuły w postaci Granny, Extreme, Speedrun, obok czas, 4 minuty, 5 minut, ja mówię, to bardzo fajnie. Wielki szacun dla tych ludzi, którzy potrafią to tak szybko ogarnąć, bo to nie jest takie proste. O, ona sobie tam poszła. Idzie do nas, więc nawet to wywołało taki hałas. To jest coś, co chciałbym otworzyć, ale potrzebujemy jeszcze klucza do tej pseudozbrojowni.
Oj, coś spadło. Tu nic nie ma. Jak się chować? Jak się chować? Zapomniałem R? Chyba R. O nie! 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 Nie zauważyłaś mnie. To był fart! A nie wiem, czy tamte drzwi nie są przypadkiem zamknięte, ale zaraz się dowiemy, bo coś tam mi miga, więc tam jest chyba ta półeczka z tym czymś, co trzeba będzie zrzucić. Z tego co wiem, to kluczem do zrzucenia tego jest to, co znajduje się w szafce z bronią. No zrzuć to i wejdź w to, no wejdź w to, no... Aha, tutaj musimy jeszcze podejść i zobaczyć, czy tego, czegoś tam nie będzie dla nas. O, poszła, nie widzi mnie. Tak a propos, mam pewną teorię spiskową dotyczącą tego, dlaczego ona trzyma tutaj ludzi w tym domu. Wiecie dlaczego? Dlatego, że ona chce sprzedawać nasze organy na czarnym rynku, tylko niestety po jej szczęce nie widać, by te pieniądze, które zarobiła, zainwestowała w samą siebie. Surprise! Idziemy tutaj. Najważniejsza z rad jest taka, że jeżeli ona tutaj podejdzie, zauważy, że weszliśmy do szafy, to wystarczy po prostu kucnąć, ale o ile to jest prawda, to nie wiem. Chcę po prostu sprawdzić, co znajduje się w zlewach, w kiblu oraz w wannie. Tak, wannie. Bo niestety, otwierana szafka jest przez nią słyszana. Jeszcze pułapkę tam rzuciła, super. Na szczęście mam wszystko dobrze zbindowane i bez problemu sobie z tym poradzę. Nie wiem, jak mogłem wpaść na tak durny pomysł, by zbindowanie pozwalające nam wyjść z pułapki ustawiłem sobie na tak dalekim, odległym klawiszu, jakim jest I. Nie, tyle fajnych klawiszów obok wsadu, ale nie, musiałem wybrać ten... najdalszy. Sprawdzamy tą metodę. Ten wzrok. Ten wzrok. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie widzę go? W wannie chyba nic nie było z tego co widziałem i nie wiem jaka część podłogi tutaj zaskrzypiała, ale ja tutaj widzę kafelki. Mogę? Mogę wyjść? Nie wiem, gdzie jest reszta rzeczy, to jest najgorsze. Potrzebujemy... iść... do kuchni. Ale ona szybko po tych schodach wchodzi, zauważyliście? Tu nic nie było. Tu coś było w ogóle? Nie, tu nic nie widzę. Spróbujemy może oknem wejść, coś co to wezmę, bo ja tak czuję, że będzie ten jeden dodatkowy dzień potrzebny. Zaniósłbym może miśka na górę, ale czy jest jakiś sposób na to, bym tam doszedł szybko? Czy to było otwarte, czy to było za tymi deskami? Teraz nie pamiętam, więc może kolejnym razem tam wpadnę sprawdzić. Chyba przejdę po prostu tędy i w lewo, tak będzie najwygodniej dla mnie. Nigdy nie wiadomo, gdzie ona jest. Mamy dwa zdjęcia w sumie. Raz. Dwa, jeszcze dwa i mamy to z głowy. Potrzebujemy w sumie czterech kluczy, a nie mam jeszcze żadnego. Potrzebujemy dokładnie kluczy do skrzynki z bronią, do głównych drzwi, do playhouse'u i w sumie do czego jeszcze potrzebujemy klucza? Aha, do sejfu, który jest obok mnie praktycznie. Tu czasami jest kot. Tym razem go nie było, a ona gdzieś jakieś drzwi właśnie otworzyła, jestem ciekaw, o jakie drzwi chodzi. Może jesteśmy bezpieczni? Oj, oj, oj! Zapomniałem. Uhuhuhu! Przypał? Dostałem. Nie wiedziałem, że ona taka szybka jest. Ja myślałem, że ona jest indziej. No to panie Disowski, świetna robota. Ja myślałem, że naprawdę jest gdzieś indziej. Myślałem, że ona jakieś drzwi na górze otwierała. To jest najgorszy tutaj dźwięk przestrzenny, który odgrywa olbrzymią rolę. Po prostu nie istnieje. Muszę uciec z tego domu. Co ty nie powiesz? Tyle przynajmniej wiem, że wystarczy rzucić to i mamy ją z głowy. A, i wazy są ważne. Teraz o tym sobie przypomniałem, że rzucając wazy gdziekolwiek, mamy szansę na to, że się jej pozbędziemy. Aha, przyszła, otworzyła drzwi, nie spojrzała, skąd ten hałas? Pójdziesz w prawo pewnie. Jakby tutaj to zrobić, żeby... Hmm.
Jestem ciekaw, co się stanie po prostu. Aha. A właśnie. Gdzie jest melon? Nie, tutaj nie ma. Serdeczne do widzenia, pani. Szyna mi dużo nie dała. Tędy też nie przejdę, bo jest... O! Pułapka, która właśnie sobie zniknęła. Jak ona teraz za mną pójdzie, to będę miał bardzo dużo czasu na to, by się pobawić tam, więc... To był nawet dobry ruch. Idziesz za mną? Kurde, nie mam czym pohasować tutaj. Tu nic nie było. Nic a nic. Tu jeszcze chyba jakieś szafki. O, mały młotek. To jest bardzo pomocna rzecz. Tylko czasami ta myszka w tych momentach postanawia mi przeszkadzać. Ale na szczęście mamy ważną rzecz. Jest młotek. Trzeba to przejście na górze troszeczkę rozerwać. No chociaż raz. Poczekasz tu chwilkę? Byłoby super. Miałbym dużo czasu na to, by poszperać w twojej kuchni. Bo jeszcze trzeba te deski pozajmować przecież w tym miejscu. Okej, coś tam się udało zrobić z tym? Mamy klucz do... Weapon! Ja bym się nie obraził, gdyby tam była jakaś dubeltówka. Nawet dwa naboje by nie wystarczyły. To chyba było tędy. Tu do góry. Nie spadło, więc mamy chwilę czasu. Nie ma pułapki. Jest tylko jedna w tym miejscu, więc będę musiał w nią i tak wejść. A więc to prawda, że w tej grze jest kusza, tylko że nie widzę żadnego naciągania. Mam nadzieję, że to jest zbindowane na kontrolu, bo ostatnio to tak bindowałem w innej grze, że tam jest ten klawisz. Więc to powinno zadziałać. O! Babcia poszła dzisiaj szybciej spać. Z tego co widziałem, to będziesz przez jedną minutę nieczynna. Dlatego ja spróbuję zrobić to, co miałem zrobić. Trzeba tą dziwną rzecz zrzucić w końcu. Jak ja to mam zrobić? Czy mam trafić w to, co jest tam? Aha! Tam jest chyba klucz. Nie, tam jest śrubokręt. Chciałbym posprawdzać te rzeczy, bo jeszcze brakuje nam melona. Mamy już śrubokręt. Tam ona gdzieś była. Mam nadzieję, że tak mi nie wyskoczy, że... O! Tędy nie przejdę. Ona powinna być gdzieś za nami. Ten, który tędy podejdzie. Jest. Jest! Babciu! Bang! Spadamy. Mamy minutę? Mamy minutę, to super. Minutę, której ostatnim razem w ogóle nie wykorzystałem. Ale to pikuś. Zostawmy moją może gdzieś tutaj. Tu będziemy mogli bezpiecznie do niej wrócić. Cyk. I czy tu coś musimy zrobić z nim? Chyba nic. Kusza jest? Jest. Tu nic, na dwór więc idziemy. Chociaż nie, tutaj jeszcze trzeba podejść na chwilkę. Zobaczymy, co jest w tym miejscu. Więc tak, tutaj i dwór. Tyle przynajmniej pamiętam, że trzeba odblokować śrubokrętem. Albo też chyba coś na górze było. Teraz nie pamiętam. Później to sprawdzimy. Co my tu mamy? Playhouse key. To możemy tak zrobić, że załatwię sobie już ten domek. O nie, musimy się z tym pospieszyć akurat teraz. Nas tutaj nie ma. Akurat teraz tutaj musiała przyjść. Korzystam z okazji. Chciałem zaryzykować i to wrzucić jedno po drugim do domku, ale tak czułem, że lepiej byłoby ją teraz zawołać niż później, kiedy będę chciał stąd uciekać. Jak tutaj będzie melon, to się wkurzę. Co my tu mamy? Klucz do drzwi wejściowych. Ja go szybko sobie tam wrzucił, ale nigdy nie wiadomo, którędy ona teraz poszła. Tu jej nie widzę.
Aj! Nie mogę jeszcze otworzyć drzwi. Nie! Chyba poszukam puzli. Tym razem to nie zadziałało. Otworzyła i post mnie zabiła. Co tu się stało właściwie? Aha. Tu jeszcze obciążków potrzebuję. To nie tutaj. Słyszysz to? Słyszysz? Niżej. Czemu nie chcę tam spaść? Przynajmniej ją widzę. O, tyle fajnie. Jazda. To jest ostatni klucz, jakiego właśnie potrzebuję. Biorę to. Teraz tylko, żeby się nie zabić po drodze. Jak ona tam przyjdzie, to ja automatycznie skaczę w dół. Biegnę na dół. I w sumie nic nie robię. Poważnie. Oni chcą mnie wykończyć. Jeszcze się okaże, że tam będzie melon i po tym melonie będziemy dopiero mogli otworzyć drzwi. Czyli tak, mamy master key, czyli do tych głównych drzwi i jeszcze padlock key jest potrzebny. Jesteśmy tak blisko, kurde, jakby teraz to zniszczył. Pierniczony melon. Ona tu chyba szła. W każdym razie wolę to przeczekać. Tak czułem. Ona musiała tu iść. To nie było innej opcji. Kurde, ale to jest stresujące, kiedy jesteśmy na tym ostatnim dniu. Chyba się udało. Dobra. Padlock key. To na pożegnanie jeszcze ci zadzwonię tu dzwoneczkiem. Moment. Ona tam pobiegnie. O! No co, w kolejnym odcinku Extreme. I prawdopodobnie w kolejnym odcinku uda mi się tego misia zanieść tam, gdzie go mam zanieść. Wtedy zobaczymy easter egga prawdopodobnie. Czuję, że właśnie wróciliśmy do jej domu. Tak po prostu. Dobra, mam nadzieję, że się spodobało. Do zobaczenia kolejnym razem. Ja tutaj się z tym troszeczkę pomęczyłem, ale myślę, że kolejny playthrough będzie 10-minutowy. Maksymalnie. Ni więcej, ni mniej. Do zobaczenia i cześć.